Dzień dobry, minęła godzina 12. Przemysław Tychmanowicz. Witam w programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o firmy Games Operators, a jest z nami Pan Prezes z tej firmy, Pan Bartek Gajewski. Dzień dobry. Witam. Rozmawiamy o Waszej firmie, bo nie bez przyczyny, bo jesteście właśnie w procesie IPO, zbliżacie się na giełdę. Chciałbym, właśnie, żebyśmy zaczęli od tego tematu, bo ten temat się już gdzieś tam w przeszłości pojawiał. W końcu jednak zdecydowaliście się na ten ruch. Pytanie, jakie macie właśnie związane, plany związane z IPO? Natomiast jesteśmy w połowie show spotkania z dużymi funduszami inwestycyjnymi są w połowie. Na razie oddźwięk bardzo pozytywny. Zobaczymy jak będzie dalej, jak się tutaj sytuacja obecna odzwierciedli na, na kursie akcji. Mhm. Chciałbym zapytać Pana o kilka liczb, ile pieniędzy chcecie pozyskać i przede wszystkim na co je zamierzacie przeznaczyć. Hmm. Więc zakładamy, że pozyskamy około 7 milionów złotych, które spożytkujemy na kolejne gry, które są w naszym pipeline wydawniczym, albo na zwiększenie ich budżetów, albo na pozyskanie kolejnych tytułów. Tak, chcielibyśmy, żeby to były teraz produkty lepszej jakości. Tak? Nie w budżecie mniej więcej 100-150 tysięcy złotych, tylko odpowiednio wyższym, zaczynającym się od 250, aż dochodzącym nawet do 2 milionów. Więc hmm. jeśli zakładamy duże produkcje, no to powinny nam wystarczyć te środki na jakieś 3-4 Większe projekty ze świata. No właśnie, te projekty i perspektywa czasowa, kiedy one mogłyby być wdrażane i faktycznie no. się pojawić. Więc tak, jako taki czas tworzenia gry to jest zwykle w okolicach dwóch lat. No. Czasem może to być szybciej, zwykle jest to raczej dłużej, więc zakładamy, że te środki wystarczą na projekty, które będą realizowane aż po 2022 rok. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o IPO, tutaj mamy także do czynienia ze sprzedażą części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Mm. Czy to jest sygnał, że przyszedł czas, żeby trochę się tak, szybko mówiąc, skaszować? Nie, 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 wręcz przeciwnie. Tutaj akurat e, bardzo dobrze policzyliśmy to, jak, jak środki z emisji zostaną spożytkowane. E, jedno e, ważne założenie e, i oczekiwanie z naszej strony to było osiągnięcie pewnego free float. Mm. Więc raz założyliśmy, że mamy pozyskać około 7 milionów złotych, stąd nowa emisja. Więcej środków mielibyśmy może pewien problem ze spożytkowaniem, szczególnie, że mamy bardzo dobrze zapowiadające się perspektywy finansowe na następny rok, przez nadchodzące premiery i te premiery, które już były w końcu zeszłego roku. Więc z tego powodu, aby zapewnić free float, jeszcze razem z, z drugim udziałowcem, postanowiliśmy też spieniężyć część naszych udziałów. Co do produktów, to jeszcze do tego wrócimy, natomiast chciałem jeszcze przy, zatrzymać się przy IPO. Ta oferta przypada no, na bardzo trudny moment rynkowy. Wszyscy wiemy, co się dzieje na światowych rynkach. No dzisiaj WIG 21 na, na początku dnia tracił prawie 7%. Czy w związku z tym Wy w ogóle na przykład bierzecie pod uwagę, żeby tą ofertę zawiesić, czekając na to, na takie lepsze czasy do, do wprowadzania spółek? Raczej nie zakładamy ewentualnie może chwilę dłużej potrwa book building. Ale nie, dla nas, nas to nie powinno specjalnie dotyczyć. Mamy rynek, którym gracze siedzący w domu jeszcze lepiej działają. Właściwie niektóre informacje mówią o tym, że sprzedaż nawet rośnie w ostatnim czasie, tak? Przez to właśnie, że ludzie siedzą w domach i grają w gry, zamiast na przykład wychodzić, widzieć się ze znajomymi czy podróżować. Tak wiele wyjazdów jest wywoływanych, Nas to nie dotyczy, wręcz wychodzi nam to lepiej. Tak samo zupełnie nas nie dotyczy pod tworzenia gier. Większość pracowników albo już pracuje zdalnie, albo może po prostu wziąć laptopa do domu i pracować zdalnie, więc totalnie nas to nie... Operator nie boi się koronawirusa. Absolutnie nie. Panie prezesie, właśnie, plany wydawnicze. Jakie, mhm. w, jakie macie właśnie plany wydawnicze i z którymi tytułami wiążecie oczywiście największe nadzieje? To jest największą nadzieję. Właśnie nawet nie nadzieję, właściwie to już no, twardo wiemy, na czym stoimy, tak z nadchodzącą premierą operatora 112, tak, bo bardzo wysoka lista, na Steamie, e, bardzo dobrze zapowiadające się recenzje przez, przez beta, co wykazują beta testy. E, więc zdecydowanie, operator 112, tak, premiera pod koniec kwietnia e, zapowiada się wyjątkowo dobrze, jeszcze lepiej, znacząco lepiej niż operator 911. Dalej, dalej włączymy nadzieję chociażby tutaj z widocznym projektem Rastler Ostatnim całkiem udanym Kickstarterem, tak, który zebrał dużo więcej niż zakładaliśmy. Mm. Przez to też myślimy, czy nie, nie zwiększyć budżetu w tym projekcie. To drugi temat. Trzeci temat. Jeszcze kilka projektów w pipeline, wysokiej listy chociażby projektów Paths and Souls. Szybko rosnąca lista Transport Incorporated jeszcze kilka tematów można znaleźć w naszym prospekcie. No właśnie, czy te tematy jest szansa, żeby je zamknąć w tym roku? Jak najbardziej. Kilka gier już jest w gotowym pipeline'ie. Chociażby Operator 112, tak już mówię, tylko, tylko miesiąc do premiery mu zostało. Dalej kilka gier już jest gotowych, już poszło do tłumaczeń, więc właściwie będziemy mieli bardzo intensywny premierowo okres od Kwietnia, aż po sierpień, aż po końcówkę roku, kiedy pojawi się prawdopodobnie Raster i jeszcze kilka innych projektów. Mm -hmm. Bo w przypadku branży gier ta, ta data premiery zawsze zbudza bardzo wiele emocji i się, że często się okazuje, że firmy nie, nie, nie są w stanie dotrzymać tego pierwotnego terminu. Jasne, tak, to jest trochę bolączka ogólnie całej branży. Mm. W naszym przypadku mogę tutaj zagwarantować chociażby premier Operatora 112, tak kiedy już grajdzie do tłumaczeń, to jest bardzo dobry sygnał, to znaczy że jest naprawdę na ostatnim miesiącu góra dwóch. Do wydania, i tak jest w przypadku chociażby operatora 112. To są produkty, które mają wejść do waszej oferty. A co z produkcjami, które już macie w ofercie? No właśnie, tak. Operator 911 ciągle nie zwalnia sprzedażowo. Mieliśmy bardzo dobre wyniki sprzedażowe Radio Commandera. Tak. Counter Terrorist Agency weszło w grudniu, również całkiem dobrze sprzedaje. Dalej nie sądzimy, że, że to zwolni w przypadku operatora 19, mimo tego, że, że sprzedaje się już od 3 lat, ale ciągle na kolejnych wyprzedażach jeszcze przynosi znaczące przychody, wcale nie spadające, wejście na kolejne platformy mobilne, konsolowe, Nintendo Switch bardzo dobrze też e, wpływa na naszą sprzedaż. A to dopiero było w, w trzecim kwartale 2018 roku. Wejście. Radio Commander będzie wchodził na następne platformy, więc znowu będzie przed drogą 911 pod względem sprzedażowym. Te, te, te dane wyglądają bardzo podobnie do siebie. Czy szykuje się taka duża dywersyfikacja produktowa, z tego co wychodzi? Jak najbardziej, tak. Będziemy mieli kilka zarabiających dobrze produktów. A czy mając. Na uwadze te wszystkie plany produktowe. Zamierzacie chociażby zwiększyć zespół z którymi, ludzi, z którymi współpracujecie, właśnie, żeby tę te, mm. te, ofertę cały czas wzbogacać, bo przecież no, no gdzieś te zasoby muszą się skończyć. Na pewno chcemy iść w jakość, a nie w ilość w tym okay. momencie. Już mamy 15 projektów w portfolio, a, które są na dosyć względnie skromnych budżetach. Wolałbym te budżety zwiększać, niż zwiększać ilość projektów w tym momencie, gdyż no, jest znacząca różnica pomiędzy projektem, który jest oceniany średnio na 70% pozytywnych recenzji, a 80%. 80%. Tak, nam się udało zrobić dwa projekty, które mają ponad 80% pozytywnych recenzji, czyli właśnie Radio Komandera i 911 Operator. 112 też się zapowiada, równie dobrą e, premierę, jeśli nawet nie lepszą. E, więc tak stawiamy przede wszystkim na jakość drugiej kolejności, na ilość. Panie prezesie, ważna kwestia na pewno dla inwestorów indywidualnych, czyli polityka dywidendowa. Jakie hmm. macie plany w tym zakresie? Więc tak, dywidenda za 2019, tak nie miała miejsca, ale za 2020 już prawdopodobnie będzie miała miejsce, tak? Tutaj się przyniesie to, to, to głównie będzie miała na to wpływ. To jak dobrze się będzie sprzedawał operator 112 i jeszcze kolejne platformy Radio Commander. ale prawdopodobnie skończymy rok z dużą nadwyżką budżetową, którą będziemy chcieli spożytkować na dywidendę. No dywidenda tak, a poziom tej dywidendy jak duży mógłby być? Przewidujemy, że może to być nawet 90% środków, nadwyżki budżetowej, czyli po odjęciu środków, które muszą nam wystarczyć na dokończenie wszystkich projektów, które mamy w pipeline. Mhm. Kolejna kwestia, czyli obecny skład akcjonariatu, mhm. jest pan jednym z udziałowców, drugi udział jest to firma Playway. Pytanie, jak tutaj wygląda właśnie współpraca i na czym ona tak na dobrą sprawę polega, bo tutaj też się takie pytania pojawiają. Też by możemy powiedzieć, że wishlista 112 jest trzy razy większa niż 911, Kickstarter był dużo lepszy, więc wszystkie wskaźniki wskazują na to, że, że będzie to dużo lepsza premiera pod względem sprzedażowym i jakościowym. Tak samo Radio Commander wchodzący na następne platformy również tutaj nam zdubluje praktycznie przychody. Kolejne projekty, ciężko mi powiedzieć jeszcze, bo nie mamy dobrego benchmarku. Tak poza tak które też dane są podane, ale jak najbardziej mamy pozytywne. E, Wrażenia tych nadchodzących premierach. Panie prezesie, a chciałbym, żeby się Pan podzielił jeszcze swoimi przemyśleniami na temat już nie Waszej konkretnie firmy, ale jakby całej branży, bo nie da się ukryć, że w ostatnich kilkunastu hmm. miesiącach ona przeżywała boom, jeżeli chodzi o to, co się działo na Warszawskiej Giełdzie. Pytanie tylko, czy nie dochodzimy do takiego momentu, gdzie, gdzie, ten, gdzie już może osiągnęliśmy szczyt, hmm. jakby popularności, albo tego jesteśmy blisko tego szczytu? Czy może inaczej powiem, tak, rynek gier jest gigantyczny. Tak? Na pewno nigdy nie konkurujemy o klienta. Tego jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo. To, za co faktycznie możemy powiedzieć, że osiągamy jakiś limit, to ile zespołów w Polsce może istnieć. Tak? Ilość specjalistów od programowania, od modelowania, którzy chcą działać w branży gier jest ograniczona. Szybko rosną oczekiwania, więc tutaj jest faktycznie pewien limit. Ale dlatego my też uderzamy za granicę, pozyskujemy zespoły z zagranicy. Jedna trzecia naszych zespołów, nawet więcej niż jedna trzecia, pochodzi z zagranicy, z takich krajów jak Rosja, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Chile, teraz ostatnio nawet Hiszpania. I właśnie ten kierunek będzie kontynuowany? Tak, jak najbardziej. Ten kierunek wschodni i zachodnio-południowy <grym> <grym> jak najbardziej będziemy dalej rozwijać. Panie prezesie, to ostatnie pytanie. Games Operators chce mm. powtórzyć sukces CD-projektu na giełdzie? Że niekoniecznie CD-projektu, bo mamy troszkę inaczej wyglądające portfolio, mm. tak? Wydawnicze. Tutaj bym raczej celował gdzieś pomiędzy Eleven Bit Studio a Playway. To tego panu i całemu zespołu życzę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Moim państwa gościem był pan Bartek Gajewski, prezes firmy Games Operators. Kolejny program prosto z parkietu jutro, godzina 12. Dziękuję bardzo.